Halo, halo, witam serdecznie chyba w 54. już odcinku z serii Elden Ring Shadow of the Erdtree. No w dzisiejszym materiale zobaczymy przeklęte cmentarzysko tak zwane, które znajduje się mniej więcej z tej strony. Ostatnio musiałem właśnie przekroczyć katakumby ciemnego światła, dosyć dłuższe w poprzednim materiale. No i nareszcie mamy dostępne to całe cmentarzysko. No, istnieje także opcja, żeby konno także podróżować. Jest to jednak bardziej otwarty świat, który postaram się dzisiaj rozpocząć zwiedzać. No, oczywiście najważniejsza kwestia na mapie to sama mapa, która znajduje się na południu. Postaram się to jakkolwiek jeszcze zobaczyć, jeżeli byłaby opcja. Co się w ogóle stało? Jeszcze jakoś koń mi w ogóle został zatwiony. Czy jeżeli ja... Co się dzieje? Dlaczego mój koń jest mordowany? Nie mogę go w ogóle wezwać po raz kolejny. Jakie to jest zwariowane? Co jest? No ja jeszcze raz spróbuję. Nic z tego nie rozumiem w ogóle, o co chodzi. Czy to jest jakaś woda zwariowana? Dlaczego tak się dzieje? Może to jakiś błąd jest? Nie, teraz nie mogę już wezwać. Nie, ja to muszę po raz kolejny chyba załadować całą lokację. Wydaje mi się, że to może być błąd, albo... Jakie w ogóle może być rozwiązanie? Las otchłani w ogóle, tak się lokacja nazywa cała. Postarajmy się już chodzić, ale co, ja rozwalam te groby na przykład i by mi się coś działo? Nie. Przez chwilę myślałem, że w związku z tym, że rozwalam tyle jakichś, nie wiem, ciężkich miejsc, to może to jakoś nam niszczy konia, ale to bez sensu. Czeka w środku pies. Jakie to jest w ogóle dziwne. Zobaczymy, czy po raz kolejny... No znowu się koń dosłownie niszczy. Ale z jakiego względu nie mam zielonego pojęcia. To jest jedna z najbardziej dziwacznych lokacji. A potem jeszcze istnieje możliwość, żeby wezwać konia. Tak? Jest przestraszony i nie może go przywołać. Okej, czyli to jest ze strachu. Nie, bo ja przez chwilę myślałem, że to jakiś błąd. A jednak nie. Dobra, to bardzo podejrzana sprawa. Czyli muszę pieszo wszystko eksplorować. Zawróć, póki jeszcze możesz. Chyba sobie żarty robicie. Czy to potężny wróg? Szczerze mówiąc, dobrze się zastanów. Może spróbuj tego. Brzuchy na granicy. Nie mam pojęcia. Czy to rzeczywiście może być jakiś super ciężki przeciwnik? Jeżeli chodzi o budowę lokacji tego świata, to jest jedna z najbardziej przerażających lokacji w całej grze. Nawet bym powiedział, że top 1. Też ten zabieg, że nawet nasz koń się boi. Czego ja mam się bać? Zbliża się obóz. Przed tobą śmierć. O co w ogóle chodzi? Co to za straszne miejsce? Na razie nie widzę żadnych wrogów, zagrożeń. Ciekawa sprawa. Jakie mamy jeszcze informacji? Nie daje się zauważyć? Kiedy dasz się zauważyć, nie uciekniesz. Nie można ich nawet tknąć. O co w ogóle chodzi? Jaka to jest budowa świata wspaniała. I po raz kolejny nie będę mógł wezwać. Tak jest. Czy muszę wszystko dosłownie pieszo przechodzić? O kogo w ogóle chodzi? Chcę do domu. No mamy jakieś dziwne zwierzaki, które jeszcze... którym oczy płoną. A takich to ja się nie obawiam. Nie, zobaczmy na samym początku główną ścieżkę. W szczególności mapa mnie interesuje, a potem zobaczę bardziej szczegółową eksplorację. No tu mamy jakiegoś wojownika. Kim ty jesteś? Ręka szaleństwa. A jakiś stan szaleństwa ładuje. Nie mogę się nadawać do końca, bo to jakieś negatywne będą konsekwencje z pewnością. Jaki zasięg? Dobra, coś jeszcze. Zyskam ręka szaleństwa. To jest ta nowa broń, tak? Rękawica uszyta ze skóry zdartej z ofiar okrutnej jatki. Powoduje szaleństwo. Zwiększa siłę ataku, gdy kogoś w pobliżu dotknie szaleństwo. Powstała z przemożnego, mrocznego pragnienia zemsty tych, których pobratymcy prześladowali jako heretyków. To broń dla najbardziej uciśnionych. Unikalna umiejętność, szaleńcze uderzenie ręki włóczni. Nadaje ręce kształt włóczni, a następnie wyprowadza potężne pchnięcie, które przebija ciało wroga. Wróg otrzymuje dużą dawkę szaleństwa. No spróbujmy, na dwie ręce dał radę. Czyli tak bijamy, mocne ataki i specjalny atak. Gdzie jest ta włócznia? A nie do końca widzę to jakoś, mówiąc szczerze, raczej pozostanę przy obecnym orężu. Już nie pamiętam dokładnie, co to szaleństwo powodowało, jakieś tam sterowanie odwrócone, czy jak, już to bardzo dawno temu było. Ale to były jakieś denerwujące stany, więc raczej wolę nie powtarzać, nie przyjmować po raz kolejny cenny przedmiot. Nie, na razie nie będę nawet schodził z głównej ścieżki. No najciekawsza sprawa to mapa. Potem zobaczymy jakieś kwestie poboczne. Tędy to szczury zwyczajne. To wszystkie mają szaleństwo jeszcze w sobie. Wszystkim się oczy jeszcze świecą. Ale co powoduje to szaleństwo? Nawet były jakieś informacje, że nie mogę na nie spojrzeć, czy tam nie wiem co jeszcze. Nie można przed nimi uciec. No ciekawe. Zaraz się może więcej dowiemy. No, mamy mapę. Nie wiem, szaleństwo przez chwilę się tak szybko ładowało, że nie wiem. Ale od kogo? No, nie mam pojęcia. Czyli mamy opuszczony kościół, proszę bardzo. Mamy jakiś pewnie odłamek ostrodrzewa. Ta. Jeszcze coś? O, proszę bardzo, jakieś materiały na szybko do wzięcia. Oszalałe perfumy. O, to jest mocne. Czyli mógłbym szaleństwo spowodować u kogoś. Nie wiem, czy konkretnie na tą lokację, ale jeszcze zobaczymy. Z czego w ogóle biją te perfumy? A zobaczmy. Butelka perfum, którą perfumiarze z Królestwa Cieni przerobili na broń. Ataki uwalniają perfumowany pył, wytwarzający oszalały płomień. Czasami perfumiarze wyruszali na poszukiwanie nowych aromatów i kwiecistych ogrodów. Umiejętność kopnięcie. No, to już kopnięcie nie będę raczej czytał. Z czego to w ogóle bije? Z ognia. Okej. Nie podobają mi się w sumie takie bronie w postaci perfum, czyli perfumy ogniste. Może jeszcze spróbuję, ale to jakoś poza odcinkiem będę się ulepszał raczej. A w takim razie... O, właśnie mamy otchłanie. Proszę bardzo. No ale konia dalej nie mogę wzywać. Dalej jest przestraszony. Czyli będę musiał wszystko pieszo wykonywać, tak? No cóż, to jest dosyć tajemnicza lokacja. W szczególności w tym miejscu miałem jakiś szał. Aż jakieś owce mnie atakują. Przed chwilą miałem strasznie dużą ilość szału z jakiegoś względu, ale nie wiem dlaczego. O, piguły rozjaśniające umysł. Czy będą na szaleństwo znakomite za życie? No to nie wiem, pójdę sobie na eksplorację świata. Może jeszcze coś będzie w okolicy. No szkoda, że nie mogę właśnie konno podróżować. Koń się boi. No nic tu nie ma. Gdzie ja się w ogóle muszę dostać? Muzyka w ogóle taka jeszcze upiorna. Nie, soundtrack jest bardzo dobry. Bardzo pasujące. Jakby rzeczywiście jakaś najmroczniejsza otchłań. Jesteśmy na najniższych lokacjach w całej mapie. Jest kilku wrogów. Co jej to kombinują? Trzymajcie hita. Jacyś wyznawcy, tak? Micha, nic tu po mnie. Dobra, do na górę jeszcze się dostać. Są jakieś strome urwiska, spróbujmy. Nie no, to zwiedzanie świata to może naprawdę bardzo długo potrwać. To są tak przeogromne tereny. Jeszcze nie ma możliwości konno jeżdżenia. Mam nadzieję, że będzie można to jakkolwiek odblokować. Bo inaczej teraz spędzę tu z 10 odcinków chodząc w tą i z powrotem. Może dałoby radę tę krainę jakkolwiek uzdrowić. Nie wiem, może tędy na górę. Po korzeniach. Nawet nie wiem, gdzie trzeba by było się dostawać. Na mapie nie jest to oczywiste. Bo po prostu mamy przeogromną krainę i tyle. Zbliża się deszcz. Nie, tu nic nie ma. Na co mi to wszystko? Deszcz, a to niespodzianka. Czyli deszcz się odpala dosłownie w wyznaczonych momentach, tak? Jak się przychodzi. Bo to już wielu graczy miało podobny scenariusz. Co kombinuje? Ktoś jeszcze tu wskoczył. Udało się. No nic mi to wszystko, cofamy się, ruiny kościoła. Nie wiem, pochodzę sobie po tym otwartym świecie, może mi coś jeszcze przyjdzie do głowy. No, patrząc na mapę, to ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście coś twórcy przewidują w obecnym miejscu. Jakiś duch? Nie. Nic konkretnego. Dalej nie mogę konia przyzwać. Czyli tu już u góry byłem chyba, tak... A ten soundtrack jest naprawdę znakomity, taki... aż budzi niepokój. No super, pasuje do lokacji. Nie wiem, może chodźmy na południe? Może coś tu będzie? Do tej pory kraina jest jakaś super pusta. Nic tu nie ma. Jeszcze przetrwał? Dobra, mamy jakiś materiał, o co chodzi? Kamienie. I tyle. No to w sumie niewiele. Czasami niektóre lokacje w tej grze są tak dosłownie puste, że nie wiem. Tu absolutnie nic nie ma. Jeszcze mieliśmy informację, że jakieś jest podobno super wielkie zagrożenie. Ale do tej pory też nic nie widzę. Może rzeczywiście będą jakieś stwory wyjątkowe, które by to szaleństwo super szybko ładowały. No nie widać żadnych charakterystycznych miejsc. Co jeszcze muszę zrobić? Musimy sobie pozwiedzać. Czy na mapie widać rzeczywiście jakąś lokację charakterystyczną? Jakieś wielkie drzewa są widoczne, ale budynków już nie. Jaka to jest w ogóle dziwna lokacja? Nie mam pojęcia. Na mapie nic nie ma charakterystycznego, w trakcie eksploracji też nie widać. Nie, no, z pewnością muszą być jakieś sekrety godne uwagi. No tyle, że super wolno się całość eksploruje. Czasami mamy jakieś większe odnogi, ale... czy coś by to było? Ja to nawet szkoda atakować tych wrogów. Po co miałbym po raz kolejny to wykonywać? Dobre, jakieś upiorne konwalie. I idę dalej. No, czasami są jakieś materiały rzeczywiście, ale... No nic najważniejszego, jakieś tam, nie wiem, kamienie kowalskie i tyle. Pigułę. No już jestem na takim momencie rozgrywki, że to mi mało daje. Już tam tyle pieniędzy mamy, że nie wiem. Bo tych piguł po setki z każdej kategorii. Nie wiem, chodźmy dalej. Może jeszcze coś dzisiaj znajdę. No wizja świata bardzo interesująca. Super mroczne lasy. Więc tak, ogólnie wizja świata znakomicie się prezentuje, ale... No ta pustka raczej nie będzie trafiała do wszystkich graczy. Chodzimy i przez kilkanaście minut nic nie ma dosłownie. O, tam coś widać na wprost. To jest jakiś charakterystyczny wróg, czy jak? Jakiś rycerz? O, nareszcie. Informacja? Kucnij w zaroślach? Ja nic nie kucę, ja po prostu idę i morduję. Mamy szaleństwo. No to niedobrze. Mogę coś na to zrobić? On jest dosłownie niewidzialny, nie mogę mu zadać obrażeń. Okej. Czy po prostu mamy rozgrywkę jak w horrorze jakimś? Dobra, to szkoda czasu. Jaki on jest szybki w ogóle, porąbane. Czy już nie da się od kolesia uciec dosłownie? No jest szybszy ode mnie. No to tego się nie spodziewałem, mówiąc szczerze. Może jeszcze jakkolwiek to przejdę. Znowu szaleństwo, kończą mi się leczenia. Nie, tu nie ma opcji na zwycięstwo, no to tyle. I są dwa razy szybsi ode mnie. No to tyle z rozgrywki. Nie może im zadać obrażeń, są po prostu nieśmiertelni i tyle. Czy po prostu rozgrywka jak w jakimś horrorze. Dobra, w takim razie musimy zagrać jak w skradankę się okazuje, nie ma innej opcji. Czy jednego udało się zajść? Jak tam dalej? Ta, to wyjdzie o wiele prędzej. A ci wrogowie i tak mało co widzą raczej. Jak teraz, tędy? A. Czy mam jeszcze jakieś dzwonki, które powodują, że wróg mnie może zaobserwować? No to nieźle. Dobra, mniej więcej widzę, jak mogę od kolesia uciec. Jak już jest bardzo blisko mnie i próbuję łapać, to mogę zdaszować tyle. Bo ten koleś nigdy nie da mi spokoju, czy jak? Przez całą mapę będzie mnie gonił? No come on, twórcy, no nie w taki sposób. O, mamy save'a na wprost, dobra. Jakieś tu robię postępy powolne. Ha, uciekłem ci, panie, gdzie on jest w ogóle? Nie ma go już? Jakoś się teleportował. Co to za miejsce straszne, czyli na te dzwonki jeszcze należy uważać. No cóż, to mało przyjemna kwestia, czyli na mapie jesteśmy... Zaraz zobaczę. Czy jesteśmy w lesie otchłani? Jakoś na środku. Ta, jeszcze większa ilość wrogów. Co to będzie za skradanka? I nie mogę konno po raz kolejny podążać. Nie tak łatwo. Nie wiem, zobaczmy jeszcze może jakoś od góry. Coś jeszcze uzyskam, do obrady wskoczyć raczej nie ma opcji. Nie, tej krainy chyba już się nie da naprawić. Zawsze będą wrogowie. Ile ja w ogóle dusz mam? Nie, to za mało. Niestety. Czy jeszcze tam była możliwość jakiegoś skrótu z innej strony? No ta lokacja w sumie może się wydawać otwarta, ale tak naprawdę to są szersze korytarze w zasadzie i tyle. No nie jestem pewien, jeżeli bym się jeszcze tak wrócił. Może będą jakieś materiały godne uwagi. Gdzie ja się muszę dostać? Może tędy? Patrzcie, jakie otchłanie coraz głębsze. Chcę do domu. Szaleństwo. No to może być błąd, że tak wchodzę. No dobra, czyli tutaj raczej nie przejdziemy. Nie da rady. Czyli to jest dosłownie lokacja, której nie da się przejść obecnie. A, mamy nawet ten save Maryki się okazuje. No to nie było nawet żadnych zarośli. Czy nie mogę mi się przed nimi schować? No to raczej nie jest odpowiednia opcja. Zobaczę jeszcze z innej strony. Musi być jakaś kontra na nich, ale jaka? Kto wie? Dobra, koleś, daj mi spokój. Daj, on już ucieka, jeżeli jestem blisko save'a. Tak to zazwyczaj wygląda, a z drugiej strony, jeżeli bym się przedostał, to jak to zadziała? No, dobra. Czy tędy przynajmniej przejdę jakoś? Co, widział mnie? Co takiego hałasu narobiłem wielkiego, kamany. Nie, skradanka to nie jest w moim stylu, mówiąc szczerze. Aj, prawie jeszcze narobiłem hałas, tam były jeszcze jakieś inne przeszkody. No i tyle. Dobra, idziemy w takim razie moją metodą, czyli na sprint. Da radę to jeszcze ograć, kolesia. Ja wam mówię. Zaraz od niego uciekniemy. Ta, tylko ten koleś będzie mnie gonił dosłownie do save'a jakiegoś. No i teraz złapał mnie, ja nie mogę. Co to za głupota? Nie wiem, byłem zaznaczony przed chwilą jakoś na dole. Dobra, chyba dałem radę jakoś uciec. Zauważył mnie, ja nie mogę, jaki on ma range tego widoku, ale beznadzieja. Idę dalej na pałę i tyle. Gdzie tu będzie jakiś save? Z której strony? No nie, no nie jestem fanem takiej rozgrywki. Twórcy próbowali urozmaicić, ale... no nie wiem, jak wam się podoba. I od niego się dosłownie nie da uciec, on przez całą mapę będzie mnie gonił i tyle. No nie ma opcji. Będzie się teleportował znowu, ja nie mogę. Come on. No nie, no nie zaskoczę. Uff! Dał mi spokój, ja nie mogę, ja tu przebiegłem przez całą mapę dosłownie. Nareszcie jesteśmy wolni. Nareszcie możemy rozgrywać zwyczajne soulsajki, come on! O, chyba widzę nawet save'a tam na wprost, czy ja dobrze widzę? Chyba. Teraz się przekonamy. Gdyby tych wrogów dało się jeszcze załatwić jakkolwiek, to by było chyba lepiej. Tak mi się wydaje. Tak nieśmiertelni nie można w żaden sposób ich skontrować. Dobra, proszę bardzo, jest odpoczynek. I gdzie ja w ogóle jestem? Podzielone wodospady. Dobra, zrobiłem całkiem niezłe postępy. W sumie nie wiem, co będę dalej wykonywał. Może jakoś w tą stronę zobaczę te wodospady jeszcze gdzieś indziej się będę przenosił. W każdym razie w tym miejscu zakończę już, ten odcinek trwa całkiem długo. Więc polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne odcinki. No i sobie tyle, ja się z tym żegnam, do jutra.